Cześć, siemanko. Dzisiaj postanowiłem pokazać Wam serwis komputerowy od kulis. Zobaczycie, co robię, czym się aktualnie zajmuję, co stoi za mną i co z tym mam zrobić. Zapraszam na film. A więc zaczniemy sobie od pierwszego komputera, który dotarł do mnie wczoraj. Przywiózł do mnie go klient, stwierdził, że jego syn kopnął komputer, kiedy ten był wyłączony i nie da się go uruchomić. Zatem muszę wykonać diagnostykę poszczególnych komponentów tegoż komputera. Część już wykonałem, na pewno wiem, że płyta jest niestety martwa, karta graficzna to jest 1063 GB, żyje też dysk. Ramy. Muszę jeszcze sprawdzić w swojej platformie testowej. Karta Wi-Fi nie ucierpiała oraz nagrywarkę jeszcze będę sobie sprawdzał zapewne w jakimś innym komputerze. Także pierwszy komputer do diagnostyki po upadku. A, jeszcze muszę sprawdzić zasilacz, gdyż tutaj jest w sumie niegłupi zasilacz Bikoeta 600 W, System Power 8, jak dobrze pamiętam. Konfigurację tego toż komputera też widzieliście na tutaj obok zapewne. Intel i5 6 generacji, 16 RAM połączony z 1060 w wersji 3 GB, zamknięte w bardzo budżetowej obudowie, jaką jest Bitfenix Nova, obudowa bez panelu bocznego, wypełnionego pleksą. Szkoda, że umarła płytka. Będzie może delikatny problem, by teraz znaleźć nową płytkę procesorów z rodziny Skylake. Natomiast też zobaczymy, jak wyjdzie reszta część diagnostyki i co na to wszystko powie klient, jaka będzie jego decyzja. Przejdźmy do drugiego komputerka, który tutaj stoi. Drugi sprzęt to już delikatnie mówiąc staruszek. Składany tak naprawdę z trzech innych komputerów, które właśnie dostarczył mi klient, oparty o i3 trzeciej generacji, wspomagany przez 8 GB RAMu. Komputer, który ma generalnie służyć jako serwer multimedialny. Nie jest to idealne zastosowanie takiego sprzętu właśnie do tego typu użytku. Sugerowałem to klientowi, natomiast przez ograniczenia w budżecie na razie polecimy w takie coś. Tutaj widzicie cztery dyski twarde plus jeszcze Windows będzie zainstalowany na dołączonym SSD-ku. Będzie to wszystko spięte w macierz RAID. Czym jest macierz RAID? Powiem w jednym z następnych odcinków. Natomiast tutaj będzie to macierz RAID 5 poziomu. Obudowa trochę zdezolowana, trochę już przeszła. Natomiast do takiego zadania się sprawdzi. Będę musiał to jeszcze jedynie naprzód oraz od dołu dorzucić wentylator. Komputer też będzie stał na takich 2-centymetrowych nóżkach, tak żeby właśnie też trochę polepszyć tą wentylację, gdyż fabrycznie jest zamontowany tylko jeden wentylator 120 z tyłu. Komputer oparty o chipset H61 od Intela, także jest to już platforma, tak jak liczę sobie, 10 lat. Także tak jak mówiłem, przeznaczenie komputerka to jest serwer multimedialny. Nie będzie jakoś mocno bardzo eksploatowany. Nie będzie też transkodowania 4K. Najczęściej filmy jakości HD, ewentualnie Full HD. Także rozwiązanie tymczasowe. Za mniej więcej rok czasu klient planuje po prostu wyposażyć się w serwer NAS od prawdopodobnie Synology, którego mu też sama się wstępnie polecałem, pokazałem mniej więcej, jak mu działa na przykładzie właśnie swojego serwerka. Także jeszcze muszę pospinać dyski, stworzyć właśnie macierz RAID, zainstalować system, poprawić trochę właśnie wentylację. Myślę też, że wleci też wymiana pasy termoprzewodzącej na procesorze, gdyż z tego co wiem, nigdy nie było to robione, więc taki jest plan na dzisiejsze popołudnie. Dodatkowo dorzucę też dla klienta jakąś oldschoolową kartę graficzną, którą znalazłem w swoich zbiorach. Jest to dokładnie GeForce 210, 512 MB RAMu DDR2 na szynie 64-bitowej, także karta, która liczy sobie, nie chcę skłamać, nawet nie będę sprawdzał, ale około 15 lat. Przechodzimy dalej. Następne zadanie na dziś, w sumie to już jest zrobione, o godzinie 16 klientka ma to odebrać. Są to dwa MacBooki, MacBook Pro oraz MacBook Air z 2021 roku. Także są to już jednostki z procesora M1 od Apple'a. Generalnie w MacBooku Air
Problem był taki, że klientka zapomniała hasła logowania. Także tutaj dosyć prosta robota. Zrobiliśmy szybkie przeinstalowanie systemu i tyle. MacBook Pro, również z M1. Tutaj sprawa była bardziej skomplikowana. Klientka kupiła go w sklepie nie dla idiotów. Natomiast był to laptop z wystawy. Od razu oznaczę, odradzam Wam wszelkiego rodzaju laptopy czy inny sprzęt wystawowy. Generalnie najczęściej różnicy w cenie nie ma żadnej lub jest ona tak minimalna, że nie warto w takie coś iść. Dlaczego? Był to laptop z wystawy oraz był tak jakby zarządzany przez, był w domenie sklepu właśnie nie dla idiotów, przez co klientka, przychodząc do domu, próbując uruchomić laptopa, co widzi? Widzi czarny ekran bez niczego, nawet nie było dockera, więc nie było nawet możliwości skorzystania z tego. Co ciekawe, panowie chyba w sklepie próbowali to kilka razy reinstalować ten system, natomiast coś mi się nie powiodło. Podejrzewam, że mogło to wynikać z tego, że Maci z M1, sama jakby procedura reinstalacji jest troszeczkę inna i czasami pojawia się błąd, że nie ma dostępu do konta administratora. Bardzo łatwo to obejść, także panom z MediaMarktu lokalnego polecam delikatne doinformowanie się w temacie i oby na przyszłość unikać tego typu problemów. Natomiast Wam serdecznie odradzam zakup wszelkiego rodzaju sprzętu z wystawy. Nie jest to naprawdę warte nerwów. Takie komputerki są dotykane przez X ludzi. Zawiasy są już mega wyrobione, a jakby samych korzyści z zakupu takiego sprzętu nie ma. Tak jak mówiłem, cena nawet najczęściej nie ma różnicy w cenie. Po prostu pan sprzedawca, widząc, że Wam się dany produkt podoba, zrobi wszystko, by stwierdzić, że przecież nie, no on jest super ładnie wychuchany. I ostatni sprzęcik, który przed chwilą do mnie przyjechał z Antwerpii. Jest to laptop poleasingowy HP 650G1 i piąteczka w czwartej generacji, 180 GB dysku SSD. Tu też są Wam wyśle pełną specyfikację oraz 8 RAM-u. Komputer dla klientki z pracy. Pozdrawiam serdecznie. Będzie tu instalowany Windows w języku słoweńskim. Będzie też robiona kopia danych z poprzedniego laptopa, dopóki klientka nie wyposaży się właśnie w taką domową chmurkę WD MyCloud. Komputer do przygotowania, z tego co pamiętam, chyba na jutro lub na... Tak, chyba na jutro. Generalnie bardzo fajne sprzęty, sam używam podobnej klasy laptopa na swoje jakieś tam wyjazdy czy bardziej mobilne sprawy, do których potrzebuję po prostu dostępu do komputerka. Także tym zajmuję się dzisiaj, patrzę, czy coś jeszcze jest. Jest. Mamy jeszcze do zrobienia dla znajomej taki oto Lenovo 2 w 1. Generalnie sprzęt służący tylko i wyłącznie do wyświetlania pulpitu oraz co najwyżej YouTube'a, aczkolwiek z tym mam wątpliwości, czy takie coś pozwoli na komfortową pracę. Pracuję to sobie na Intel Atom X5, czyli procesor mega, mega budżetowy do zestaw mobilnych. Zaletą takiego typu sprzętu jest to, że możemy sobie go odłączyć i używać też jako po prostu jako tablet, tak, bez klawiaturki. Generalnie takich sprzętów również nie polecam. Jeżeli ktoś potrzebuje małego laptopa, to zdecydowanie HP, Dell, Lenovo z tych właśnie serii poleasingowych, biznesowych, 12-12,5 calowe będą służyć dużo lepiej niż tego typu sprzęt, który, jak go rozebrałem, to tak naprawdę nie ma nawet normalnego dysku, czy to SSD, czy to twardego. Jest to po prostu dysk typu eMMC. Także nie jest to absolutnie demon wydajności, natomiast jest mały. Ale mimo wszystko nie polecam. Chciałbym jeszcze zaprosić do followków moich social mediów oraz dziękuję ślicznie za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.